Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. Nie da się wejść na drogę życia w komunii z Bogiem, jeśli się wpierw nie uwierzy Jego Słowu. Wiara jest cnotą, której każdemu z nas potrzeba. W dzisiejszej dobrej nowinie słyszymy opowiadanie o wierze dwóch niewidomych, którzy przychodzą do Jezusa prosząc o uwolnienie z ich niemocy. Jedyne pytanie, jakie zadaje im Jezus, to właśnie pytanie o wiarę. Wierzycie, że mogę to uczynić? To samo pytanie zadajmy samym sobie. Czy wierzę, że Jezus ma moc uzdrawiać i odmieniać moje życie? Czy naprawdę jestem o tym przekonany? A może powątpiewam, niedowierzam? Jeśli dopuszczam do mojego serca wątpliwości, to właśnie one okradają mnie z wiary. Wiara jest patrzeniem poza horyzont. Chociaż nie widzimy, jednak wierzymy, że za horyzontem istnieje jeszcze jakaś rzeczywistość. Dlaczego jednak tak trudno nam uwierzyć w działanie Boga w naszym życiu? Czy Bóg jest mniej realny niż cokolwiek, co jestem w stanie doświadczyć własnymi zmysłami? Oczywiście, że nie. Poznajemy Jego istnienie i działanie na różne sposoby. Przez osobiste doświadczenie, przez refleksję intelektualną, ale przede wszystkim poprzez objawienie. Bóg objawił nam się w Jezusie Chrystusie, a na prawdziwość tego objawienia mamy więcej dowodów niż na jakiekolwiek inne wydarzenie historyczne lub twierdzenie naukowe. Wiara nie jest irracjonalna, ale rozumna. Aby jednak uwierzyć, trzeba uznać autorytet Boga, który się objawia. I z tym chyba ma największy problem współczesny człowiek. Już na tylu autorytetach się zawiedliśmy, że stajemy się coraz bardziej ostrożni, aż do granic absurdu. Stajemy się nieludzko podejrzliwi, szukając we wszystkim podstępu, a przy tym czyniąc wszystkich wokół podejrzanymi o wrogość wobec nas. Jesteśmy coraz bardziej samotni, bo przestajemy już ufać komukolwiek. Człowiek XXI wieku jest coraz częściej outsiderem. Natomiast Bóg stał się ofiarą naszej samowystarczalności. Wydaje nam się, że Bóg jest zbędnym balastem, który tylko spowalnia nasz osobisty rozwój i życiowy sukces. Dajemy się omamić nowinkarskim ideom, które jednak nie wnoszą nic nowego poza nihilizmem i niebezpieczną samowolą. Bądźmy ostrożni i nie dajmy się zwieść. Rozwijajmy naszą wiarę i ufność w Bogu, bo wiara daje siłę do pokonania wszelkich życiowych trudności oraz pozwala osiągnąć cel naszej życiowej podróży – życie wieczne.